Załoga Automobil Klubu Tomaszowskiego w składzie Tomasz Kister i Marcin Lasota uczestniczyła w zagranicznej rundzie Rally Cup. Tym razem zespół wystartował w Czechach w rajdzie Żelazne Ory. Trasa rajdu liczyła prawie 60 km w odcinkach OS-owych. Mimo licznych trudności, z jakimi załoga spotkała się podczas rajdu, udało się zająć 4. miejsce w swojej klasie ze stratą tylko 0,7 sekundy do podium. W klasyfikacji generalnej zespół uplasował się na 34. miejscu na 79 startujących załóg. A już 29 września Tomaszowski Automobil Klub organizuje amatorskie wyścigi górskie na Górze Kamieńsk. Jak wyglądały odcinki? Co było najtrudniejsze? Pierwszy odcinek szybki, szeroki, drugi podobny, trzeci bardzo, bardzo techniczny, wąziutki na jedno auto, bez miejsca na błąd. I co sprawiło zawodnikom największą trudność? Ja myślę, że ten pierwszy odcinek, szybkie partie, w pierwszym przejeździe bardzo dużo samochodów odpadło z przyczyn raz, że technicznych, dwa, że po prostu się gdzieś nie wyrobili, uderzyli w jakieś tam drzewo czy jakieś tam krzaki wpadli. Na drugim odcinku było bardzo podobnie, na trzecim chyba tam wszystkim się udało przejechać normalnie. A co dla pilota było najtrudniejsze? Dużo miejsc takich, gdzie musiałem dyktować po 2-3 zakręty na raz, w jedno tempo, żeby w ogóle Tomek mógł jechać, złapać rytm wyścigowy. To jest zawsze problem, bo nie ma miejsca na oddech, ja nie mam czasu poderwać nawet głowy do góry, żeby spojrzeć na drogę. Jak oceniacie organizację rajdu? Wydaje mi się, że organizacja była bardzo dobra, jak zawsze w Czechach. Wszystko było zrobione na czas, sumiennie. Więc tam myślę, że nie ma się zbytnio do czego przyczepić, jeśli chodzi o organizację. A jaka panowała atmosfera? No, tam jest jak zwykle przyjacielsko, każdy sobie pomaga. Przychodzą, pytają, dlaczego tutaj przyjechaliśmy. Zresztą bardzo dużo załóg z Polski, około 10. Także było z kim porozmawiać, powymieniać się doświadczeniami. Rajd w Czechach za Wami. Co dalej? Dalej jak zwykle. Pozostaje standardowa procedura, czyli trzeba rozebrać auto, przejrzeć, zobaczyć co się zepsuło, poprawić jakieś rzeczy na przyszłość, bo zawsze takie pomysły są po rajdzie, co można usprawnić, żeby jechać szybciej, lepiej, sprawniej. I szykujemy się do górskich, amatorskich... Dlaczego? Do wyścigu amatorskiego, wyścigu górskiego na Górze Kamieńsk. Kiedy to będzie? Ostatni weekend września. Chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy się przyczynili do tego, że mogliśmy pojechać. Nie było już takiego bardzo mocnego spięcia finansowego, żeby wybrać się na tą imprezę. I chcieliśmy podziękować panu Andrzejowi Barańskiemu, radnemu Sejmiku Wojewódzkiego oraz prezesowi firmy Wodkan, firmie Stalbud oraz firmie Auto Deluxe za wsparcie.